Cześć, tu Grzesiek, a mamy dzisiaj ze sobą najnowszego Graila, tak zwana generacja druga. Mój stary, dobry znajomy, powiedziałbym, bo poprzedniego Graila miałem przez pół roku, ścigałem się na nim i bardzo lubiłem. Nie wiem, czy pamiętacie, a zapewne tak, słynną kierownicę poprzedniej generacji, tak zwany hoverbar, dwupoziomową. Ten rower jest normalny teoretycznie, ale jednocześnie kontynuuje jakby tradycję tamtego. Tak stało się w ostatnich latach, że najpierw gravele były mniej więcej do siebie podobne. Później okazało się, że specjalizacja ma większy sens. Pierwszy Grail to był też pierwszy rower Canyona, który od razu był przystosowany do wszystkiego, powiedzmy. Mógł być rowerem do ścigania, mógł być rowerem do bikepackingu. Z czasem okazało się, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo wspomniany hoverbar, ten dwupoziomowy, był wygodny, ale jednocześnie to nie była najbardziej aerodynamiczna kierownica na świecie. Obecnie poziom ścigania, wejście UCI w ściganie spowodowały, że potrzebne jest co innego. Każda z firm, która robi gravele, po prostu robi coś, co będzie lepsze, szybsze, przede wszystkim aerodynamiczne. Stąd i nowy Grail. W międzyczasie pojawił się Grizzle jako rower bikepackingowy. Tu mamy Graila, który jest wyspecjalizowaną maszyną już do ścigania. Ten rower tuż przed premierą, trudno lepiej wyobrazić sobie lepszą, zdobył Mistrzostwo Świata. Dokładnie na tym modelu, który tutaj mamy, CFR, Kasia Niewiadoma została historycznie mistrzynią świata. Tak, to ten rower. Wydarzyło się bardzo dużo. Wspomniałem przede wszystkim o kierownicy Aero. Jest to jednoczęściowy kokpit, ale też cała rama została zoptymalizowana pod kątem aerodynamiki. Mamy w związku z tym odpowiednio ukształtowaną ramę z odpowiednimi profilami, włącznie z rurą dolną, tak zwany camtail, ale też takie detale jak podsiodłówka, sztyca Aero. Każdy detal, który może na to wpłynąć. W tej wersji, którą mamy, czyli CFR, dostajemy najwyższy możliwy poziom ramy. Rama jest nie tylko lżejsza w stosunku do poprzedniego modelu, ale generalnie jest to najwyższy model z tych, które są dostępne. Nowy Grail możecie kupić w trzech wariantach wykończenia karbonu. Mamy wersję podstawową CFSL, ale ona nie ma kilku bajerów, typu taki kokpit czy schowek w ramie. Macie wersję CFSLX, która już jest odpowiednio zbajerzona, ma te wszystkie specjalne cechy. No i macie CFR-a, czyli najwyższy możliwy model. Ten CFR to wariant na GRX-ie DI2. Jest też jeszcze jeden odpowiednik, troszeczkę droższy, na Accessie. I jest też specjalna wersja związana ze zwycięstwami Kasi Niewiadomej i też koleżanki Schifrin w Unbound Gravel, bo także wygrano na tym rowerze tego typu wyścig. Ciekawostka, jeszcze przed premierą także zawodnik startujący dokładnie na tym kanionie wygrał w Polsce w wyścigu w Świeradowie. We'll be right back.
CFR. Z tego co pamiętam, 118 czy 119 gramów lżejsza rama od wersji CFS LX. Lżej się już nie da. Do tego wszystko co możliwe najlepsze. Mamy GRX-a DI2 2x11, koła DT Swiss GRC 1100, plus do tego takie rzeczy typu opony G1 RS 40, plus inne możliwe bajery. Nawet siodło najnowszy Physic Terra Argo na karbonowych ramkach, czy do tego kierownica. Ta kierownica, o której wspominałem, tu widzicie, jest integracja systemowa, kokpit, specjalny kształt, ale możliwe też jest zamontowanie na przykład uchwytu na licznik, jeśli potrzebujecie, albo przystawki aero. Nie mamy ich ze sobą, czekamy, będziemy testować. Są też inne rzeczy, które są nietypowe. Ten rower ma specjalną sakwę, którą się tutaj montuje, trójkąt, na feedlocku zresztą. Tu mamy bidon feedlocka, ale też mocowanie jest feedlocka później do sakwy. Torba aero, trójkąt, który wchodzi, jeszcze dodatkowo o kilka watów obniża opory aerodynamiczne tej ramy. Dzięki temu można być nie tylko szybkim, ale też mieć dodatkowe możliwości transportu. Do tego dochodzi bajer, bez tego trudno sobie wyobrazić w tej chwili rower. Tutaj macie przybornik w środku, schowek w ramie. Normalnie może wnieść z niego dętka czy pompka. Tu jest uchwyt na pompkę. Od razu jest też przybornik ładnie zintegrowany. Zobaczymy, czy sobie poradzę. Jest! Rower oczywiście, ja mam akurat na zimę zainstalowanego jednego feedlocka, ale oczywiście jest możliwość zainstalowania więcej. Do roweru są także dedykowane specjalne błotniki, albo także coś, co nazwano sleeves, czyli rękawy. Montuje je się na ramieniu widelca i wtedy możemy na przykład zamontować dodatkowe bidony czy inne rzeczy, które chcemy transportować. Poprzedni Grail był znany z tego, że jest wygodny. Głównie dzięki kierownicy albo sztycy, która działała jak pióro rysora, VCLS. Tu tego VCLS-a nie mamy, za to mamy sztycę, która przypomina tą choćby znaną z Ultimate'a. Ten kształt aero jednocześnie ma właściwości tłumiące. Karbon odpowiednio ukształtowany sprawia, że częściowo drgania są pochłaniane. Rower aero nie musi być ultra twardy. Ja już jeździłem w Niemczech w tej chwili przez 2 dni bikepackingowo na nim. Czy jest twardy? Tak, jest. Czy jest ultra twardy? Nie. A jednocześnie ta waga absurdalna, lekko powyżej 8 kg i jeszcze ma w tej chwili dętki, to jest to. Cześć, tu Justyna. Dzisiaj mam okazję jeździć na najnowszym Grailu w topowej wersji. I co by tu dużo mówić? Pierwsze kilometry wiążą się z niesamowitym zaskoczeniem i pierwszą odważną myślą, która nasuwa się na myśl, że jest to najprostszy w opanowaniu rower, na którym miałam okazję jeździć w tym sezonie. Nie dość, że jest wygodny, całość działa po prostu płynnie. To do tego możliwość swobodnej zabawy stanowi wisienkę na torcie. Wspomnę też o tym, że rower niesamowicie dostosowuje się do naszych umiejętności i terenu w zależności od tego, czego tak naprawdę szukamy. Aktualnie mam pod sobą trochę gałęzi, piasku, błota i nic naprawdę nie stanowi problemu. Myślę, że całość po prostu jednolicie ze sobą współgra. Zintegrowany kokpit, wygodne klamkomanetki, nietypowy kształt kierownicy, czy chociażby ultra wygodne siodełko sprawiają, że jest to pozycja, na której chce się po prostu przejechać cały świat. Czy specjalizacja ma sens?
Jak najbardziej. Dostajemy przede wszystkim sprzęt, który służy do ścigania, który został zoptymalizowany pod kątem aerodynamiki, lekkości i do tego, żeby wygrywać. Nowy Grail jest może odrobinę mniej uniwersalny jak poprzedni. Tam była specjalna kierownica, ale ta jest nie mniej specjalna, ale za to mamy sprzęt, który będzie jeszcze szybszy. Wymiernie jest to tylko parę watów, ale możliwości są tak naprawdę większe. Jeżeli chodzi o najwyższy poziom wyścigów, to jest to. A w wersji CFR nie trzeba nic udowadniać. Kasia, nie wiadomo, zrobiła to w sposób już dobitny. CFR Canyon Grail w tej wersji GRX DI2 kosztuje 33 990 zł. 8,3 kg nieżywej wagi.